Adam 300 z piąty. Korekt. 303 do 302. Ty, on mnie olewa. 302, Lucas Taylor, zgłoś. Zapraszam na komendę Davis. Pytam się Hawkinsa tak z ciekawości. Podaj się, podaj się, podaj się, podaj. Nie, zatrzymał się, dobra. Czułem, spocznij. Daj się, czekaj. Masz tutaj patyczki, weź sobie wyczyść. Ty jesteś jakiś martwy, czy... Czyli ty nie spałeś. Czy ty jesteś pod wpływem alkoholu na służbie? Teraz to się zastanawiam, czy zrobić ci test z alkomatem. Dobra. Ogólnie miałem do ciebie pytanie. Jako, że budujemy cert od nowa i chcemy, żeby ten cert no, już działał, czy byłbyś zainteresowanym dołączeniem do jednostki specjalnej cert? No a jak? Na pewno? Na 100%. Wiesz z czym to się wiąże? Miałem powiedzieć bawieniem się w piaskownicy, no ale dobra, okej, okay, no to pasuje. Dobra, no to co? To witam w sercie. A to za niedługo powinieneś dostać tamten. Tam zaraz napiszę. I tam jak może to jak najszybciej się zapoznać z ostatnimi ogłoszeniami i z kompendium, które zrobiliśmy. Kicio. Słuchaj się bardziej radio, bo następnym razem klepnę. Dobra, nie musisz się wypowiadać, nie musisz mi tłumaczyć się, rozumiem. Powiedz mi tylko teraz, kiedy byś miał czas w przyszłym tygodniu? Ale kiedy?
Czyli 24 godziny codziennie jesteś dostępny. Coś o tym wiem. Dobra. No to co? To będą puszczane ogłoszenia. Zaraz powinieneś dostać ten gest. No i co? I będziemy działać. Więc witam ciebie w sercie. Witam, witam. Dobra, już piszę. Napiszę na to dużo, by mu dali rangę cert, jak coś. Dobra, git. Za niedługo powinieneś tam dostać ten teges i no. Od razu informuję, nie będziesz musiał zmieniać numer odznaki, dopóki się nie dostaniesz na operatora. Nie będziesz musiał zmieniać odznaki, dopóki się nie dostaniesz na stopień operatora, więc na spokojnie. 360 do 369. No. 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 No to co? Może spadnę na patrol, jak chcesz. Jeszcze mam parę osób do klepnięcia. Ta, idziemy zmienić numerykę. O ile jest. Dobra. Idę zabić szefa, zaraz będę. Jak mnie zwolnią, to wiesz czemu. A! I jeszcze raz. Nie zgłosisz na radiu, jak ktoś ciebie wzywa, to ciebie personalnie ja wyniosę. Znajdziesz się na małej tamie. A, rozumiem, że wolisz na miejsce torturowania na Zancuda, tak? Dobra. Co szef i tak robi w ogóle? Nie ma zgłoszenia, nic co on robi. Zapytać się na 15? Jest, jest. Nie, 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 on jest. Radio 15 tylko zajęty. On jest obok nas. Nie ma go na GPS-ie. A Harrisa mieliśmy pytać, czy Harrisa nie przyjmujemy? No to nie będziemy go przyjmować. Teraz 207 zgłoś. Jaki 20 status? Przyjął. To jak skończysz rozmowę, to oczekuj. 76 na RH. O jakie notatki? A tak. Zapytam się jeszcze Turnera, no. Dobra, ja mam szybko dwie osoby do klepnięcia i możemy pojechać na patrol, jak coś. W sensie do zabicia, oczywiście.
Za bycie policjantem. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Mam pytanie do ciebie, Blake. Nie jesteś królową Anglii. Dobra, a w sumie ona nie żyje. To jesteś. Dobra, git. Hej, hej. O, Jason! Blake, jeszcze szybkie pytanie do ciebie. Bo ty pełnoprawny czy niepełnoprawny w to? Dostałeś tam. No. Dostałeś tam ogłoszenie na FTO, jak widziałeś? Ty się tam zgłosiłeś na jakieś dni? No. No tak, no ale czy z... Normalnie się zgłaszasz, no? I powiedz mi, czy byłbyś dostępny w niedzielę? Najbardziej, no i większy priorytet, bo tam kuźte, jak widzisz, nikogo nie ma. Tak, akademia, 10 września, no. Ogólnie to ja zbiorę się, ogólnie to po kodzie 8. Po kodzie 8 zgłoszę, żeby wszyscy FTO ten przyszli na aplikację i sobie wszystko omówimy. Wiem. Dobra. Ty ten. Super. Ty masz tutaj czekać, masz mi się nie ruchać, bo bohaterze ty jakiś. Harry, czekaj. Szybki Turner, chodź. Tak, nazywam cię Szybki Turner, bo jesteś jak błyskawica, chodź. Znasz Robert Kubica? A nie, ty jesteś Robert Kubicą. Dobra, mniejsza. Powiedz mi, Chloe Adams, czy uczyłeś się pisać notatki? Chodzi o pisanie poszukiwań na obywatelu. Konkretnie mi chodzi o wpisanie poszukiwanie na obywatelu, który ma poszukiwanie na pojeździe. No. A masz na aplikacji. I jak się ja ją zapytałem, kto ją tak uczył, to powiedziała, że ty. Powiedziała, że dostała pozwolenie od ciebie, że tak pisać notatki. Bo wczoraj mi tak powiedziała. No ja ci powiem tyle, ja ci niczego nie oskarżam, tylko no to mnie zdziwiło, że dałeś pozwolenie na ten, na... takie rozsądki. No, szczerze? Nie ujdzie. No bo notatka musi być na pojeździe i na obywatelu dokładnie taka sama, nawet jeżeli chcesz Ctrl-C, Ctrl-V. To ile to trwa? Tyle co jedno poszukiwanie. No. Nie no, spoko, dobra, tylko weź, jeżeli byś widział takie poszukiwania, to ludzi upominaj i powiedz im, że no takie notatki nie. Jak chcą wpisać poszukiwanie, to niech już będą pełne, a nie, że trzeba szukać informacji w jakimś innym pojeździe i wtedy jeszcze wpadną w błąd. Przecież jak piszą notatkę, to nic im nie ucieka. Nie, no nie musisz porównać, bo już ją wczoraj powiedziałem, żeby ten...
No dobra, no jak chcesz, no to spoko, tylko no pamiętaj, że, no, że ja nie chcę ją ani ciebie upierdalać, bo to nie o to mi chodzi. No tak jak ty mnie nauczyłeś na aplikacji, kurwa jego macie. No czemu nie? 406 do 303 do biura i chuj, i ja idę. Jeszcze dla ciebie ubiorę oficjalny strój. Harisa, muszę zapytać o jedną rzecz dotyczącą sertu. Jeszcze raz powiedz, hello Jason. A, no i git, no to go jeszcze raz pierdol. Do ciebie pytanie, jak tam z tym, się tam? No słuchaj, no jak ty chcesz, tylko że ja szukam operatorów, bo kurwa jest na razie kiepsko. Na razie jest nas tylko pięciu teraz. No tak. Nam też by się przydało z 6-7. A właśnie, bo ty masz też dobre doświadczenie w tym słocie, co nie? Powiedz mi, co byś zrobił w takiej sytuacji? August i Andrew to są dobrzy strzelcy, co nie? Dobrze też ogarniają podczas takiej akcji SWAT typu, nie? Tylko, że ja słyszałem, że August ma jakiś problem z Harrisem i to giga problem. I się boję, że mogą mieć jakąś kosę, tak. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Ale razem czy obojętnie? A. W sensie ja wiem o czym jest spina, tylko no, jakby to załatwić, żeby tego nie było, lub no, lub co by zrobić. Tylko, że August go nie chce w sercie. August to też jest lider, to jego opinia dla mnie też jest ważna. Ja ludzi nie odpycham, jak ja też jestem liderem czegoś. No tak, tylko wiesz, nie chcę niczego na siłę. Nie chcę go zmuszać do tego, żeby no. Dobra, to biorę teraz Andrew i idę go zabić. Na spokojnie. Widzisz ten wielki kciuk? Trzymam mocno kciuki. I to dosłownie. Będzie dobrze. Jesteś cudownym sierżantem i się nie zmieniaj. Gdzie ty masz? No. No to jedź! No, rozumiem. Też bym chciał Porsika, ale kurwa ciężko. Jeszcze, a jak wczoraj powiedziałem, że wypowiedzenie pisze, to Cody od razu jest, sierżant się zwolnił.
Więc no. Dobra, nie marnuj czasu i jedźcie na patrol, jak dostajesz no, szansę. No. Andrew! Przepraszam, jeżeli przeszkadzam, ale muszę go porwać. Dobra, to co, na kawkę chcesz, na herbatkę? Dziękuję. Dobra. Mam szybkie pytanie. Co masz do Augusta? Tak. Przepraszam, oranżadę sypiłem. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Dobra. Dlaczego? Dlaczego? Jaki? Chcesz szczegóły, Haris. Chcesz szczegóły. Haris, Haris, stop, stop. Jak mi nie powiesz szczegółów, to ciebie złapię jak gąbkę i wycisnę wszystko. Patrzę ci prosto w oczy. Mówisz mi prawdę. Ale dla siebie szacunek macie. Dobra. Bo jest taki jeden tyci problem. Ja mega chcę ciebie w sercie. Ale jeżeli macie mieć kosę, to jest giga problem. Słuchaj, ja chcę kosę, żebyście mieli w rękach, żeby nożować tych maczków, a nie kosę między sobą. I jakby to naprawić, powiedz ty mi. Co? Nie, da się. To co byś zmienił w takim Augustie w takim razie? Chcesz mi powiedział tą 400, książkę 400 stron. Wait, stop. Andrew. Andrew! Oddech weź. Bo się zatykasz. Bo się zatykasz. A co by zrobić, żeby tak zmienić? Czyli mówisz, że musiałoby Augusta nie być w sercie, żebyś chciał dołączyć? Tylko, że on jest liderem. I... Czyli rozumiem dzisiaj konfrontację z Augustem. Taka między wami.
Harris. Powiem ci tyle, Harris. Chciałbym i potrzebuję ciebie w sercie. To też zależy od tego, czy ty chcesz. No ale nie chcę takich niesmaczków w sercie. Poczekaj sekundkę. Nie ma go. Nie ma, never mind. A jakby to było z twoim dołączeniem desertu, chciałbyś? Czyli jeżeli ja bym wziął ciebie na rozmowę razem z Augustem, byście sobie to wyjaśnili. Oczywiście, jeżeli będzie. Ale stop! Stop, 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 daj mi dokończyć. Byście sobie wszystko wyjaśnili. Oczywiście może to pozostać tak jak jest. Okej. Okay. Nie musicie się kochać ani nic. Ale chcę po prostu mieć potwierdzenie, że będziecie siebie razem szanować i że nie będzie takich problemów w sercie. I żeby nie było pro... żeby nie było problemu, że jak on wyda jakiś rozkaz, że tego negujesz. Dobra. To powiem ci tyle. Co? Halo? Czekaj, co zapiszę. A jako kogo? Yeah, czemu ty masz jej simkę? August, mam szybkie pytanie. Czy masz chwilkę porozmawiać? Dawaj na rok, Fortis, proszę. Tak. Dobra, to czekam. Ja pierdolę. Michałek dał Jimiego Jarzębrowskiego na rekomendację. Wysłałem wniosek do biura szefa. Biuro szefa dało zielone światło. Tylko jest teraz pomarańczowe światło, mi się świeci. Ponieważ Green jeszcze decyduje, czy dać to, czy nie. Ja mogę się zaraz zapytać. Napisać mu? Bo wiesz, chodziłoby o to, że jeżeli LSD by było w sercie, nie? To nieważne, czy coś by się działo w mieście, nieważne, czy by bomba pierdolnęła, serc pozostaje poza miastem. Serc jest ostatecznością do dołączenia w mieście. I ja wiem, że wy jesteście miastowi, wiem, że tak to wygląda. Więc nieważne, co by się działo, nieważne, jakbyście mieli info, wszystko leci do słotu. Ale mi chodzi o to, jeżeli by była jakaś akcja dla jednostki specjalnej. Priorytet ma słot w mieście.
Proszę nie krzyczeć na pół komendy. Czekaj. Kurwa, ja nóż wyciągnąłem. No i co, i morda tam na dole, co? Git. Niech spierdala, nie będę reagował na jego zgłoszenie. Ja nie reaguję na niego. Dobra. Nie, pan wraca na dzwonek, nie. Kto to w ogóle użył dzwonka? Johnny, a o Jezu. Jaką ma? Johnny Abu Buzabi. Abu Buzabi. Morda tam, morda tam! Nie, nie możemy, przypomnę, nie jestem tutaj. Garo do kolegi, nie, nieźle, nieźle. Okej. No musimy z Augustem porozmawiać z nim. Ale gdzie jest August? Ty, zanurzował kogoś! Poczekaj! Ja pierdolę. Natalia. Patrz co mi Pawełek zesłał. Co, piszemy do Biku? Pan wysiądzie z tego auta.
No. Czołem, za pozwoleniem rozpoczynam. Za autoryzacją rozpoczynam procedurę męczenie. Dobra, git. Dobra, ja ci po prostu włączę. O tak, i czy jest ok? Wszystko? Męcz, jest zgoda, możesz to wysyłać. Dobra, co miałeś przeczytać? Natalia, ja ci powiem tyle. Nas jeszcze nie złapali. I co? I przez ostatni rok wynoszę ci info i nic nie złapali. No. Dobra, Haris. Słuchaj mnie, kurwa. Nic. Nie mieliśmy potwierdzenia, który to był gagatek. Jakie groźby panu wysyłano w wiadomościach? No słucham. No to słucham. Daję pan przykład. No to słucham. Czyli pan nie chce złożyć żadnego zawiadomienia? No to słucham, jaki, daj mi pan jakiś przykład, co się stało. I ma pan to wszystko udowodnione na karcie SIM, na SMS-ach. Okej. I jaki jest numer tego obywatela? Słucham. Dobra, pan pokaże mi swój dokument tożsamości. Słucham, imię i nazwisko. No i nazwisko?
Ma pan numer Saniego? Słucham. Nie wiem, August dzwoni i dzwoni i dzwoni. August, nie mogę teraz. Na komendzie po prostu się spotkamy. To po obywatele sobie pójdzie. Tak. Pan jaki ma SSN? Tak. Dobra. Pan odejdzie na bok, pan podniesie ręce do góry. Nie rusza się pan, zakuje tutaj pan lewo, prawo. Tak, ponieważ już panu przedstawię. Z tej strony Tom Derimski 362 stopnia jest pan aresztowany z powodu podejrzenia napaść na obywatela. Czy ma coś przy sobie, co mogłoby mnie zranić? Dobra, przeszkam panu. No a to wszystkie rzeczy, co pan ma pan przy sobie, to co to jest? Nóż, gotówka, no, dosyć dużo tej gotówki, lina. Proszę pana, pan odejdzie! A ta gotówka legalna czy nielegalna? Raczej legalna, tak? Czyli pan nie wie, co się stało tutaj poprzednio? No ja się pana pytam. Kurwa, ja nie mam za co go tutaj aresztować, ja pierdolę. Dobra, no to zrobimy tak, zabieram panu nóż. Jest pan wolny w takim razie. Z takiej racji, że pan się obnosi z bronią białą. Poproszę pokazać licencję na broń. Tak. Licencję na broń proszę pokazać. No to w takim razie nóż zostaje zabrany. Nie mam żadnej podstawy do zatrzymania obywatela, więc nie będę go przeszukiwał. Chyba, że oczywiście pan zezwala na przeszukanie. Tak. No to pan podejdzie sobie pod tą ścianę. Podejdzie pan sobie pod tą ścianę tutaj. Z tej strony to daję ludzki 362 sobie przeszukam pana. Dobra, panu też zabiorę nóż. Dobra, i jesteście wolni. Do widzenia. Co? Pan wy...
Pan się zatrzyma lepiej. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Podnieś ręce z góry. Plecami do mnie. Zakuję tutaj pana lewa, prawa. Jest pan aresztowany z powodu napaści na funkcjonariusza. To jest funkcjonariusz. Odchodzi pan. No to napaść, no to normalna napaść. No to w takim razie normalna napaść, bo nie ma odznaki i rzeczywiście, no to normalna napaść w takim razie. Oraz wtargnięcie na komendę, o. Nie, pan go kopnął. Pan go kopnął. Wszystko jest nagrane na kamerach w komendzie, proszę pana, więc spokojnie. To pan będzie musiał się zapytać właściciela. August nie jest właścicielem Hejs. Pan nie krzyczy tak. Proszę! Dziękuję. Tak, lepiej. Dobra. Ja tutaj pana przeszukam. Z tej strony to Diajuński 362 stopnia. Zabieram panu telefon. Prosi mnie od was, póki nie przeceli. Zapraszam pod kraty. Plecami do mnie. Plecami do mnie. Odkuję tutaj pana. Dobrze. Za pan swoje prawa. Dobra, no to w takim razie panu przedstawię prawo. Z tej strony Tom Daly, Miejski 362 stopnia. Ma pan prawo do zachowania milczenia. Wszystko, co pan o tej pory powie, może zdać użyte przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do adwokata oraz do jego obecności podczas przesłuchania. Czy pana prawo zostało przedstawione i są zrozumiałe? Czy zrozumiał pan swoje prawa? Halo? Dobrze. To od razu panu przedstawię zarzuty. Dobrze, ma pan do tego prawa. Może ktoś wezwać proszę adwokata, jako że jest was trzech? Dzięki. Kurwa, nie ma wtargnięcia. Włamanie na teren prywatny, ale to jest włamanie, więc nie mogę tego. Bo włamanie to jest jak on przeszedł przez jakieś drzwi lub wiesz, musiał się włamać. No. Nie ma adwokata? No tak, nie ma adwokata. Nie, pan nie poczeka, bo pan nie jest zatrzymany na 4-38 godzin. Pan jest tylko aresztowany w celu wysłania na wyrok. I tyle. Dobra, od razu panu mówię, jest pan aresztowany za napaść. 8 miesięcy, $500 grzywnej. Jeżeli będzie takowy adwokat dostępny, to pan go otrzyma. Jeżeli adwokat nie będzie dostępny, to w takim razie pan zostanie wysłany na wyrok i pan będzie miał 72 godziny, żeby odwołać się od wyroku. 8 miesięcy, $500 grzywnej. Sophie, ty jesteś na statusie czwartym? To jak tutaj stoisz, to weź się wbij przerwę albo jedź, żebyś nie miała kłopotów. No, co tam? Okej. Słyszał pan, pan dostanie adwokata w takim razie. Ma ktoś jedzenie lub picie? Pan dostanie adwokata. Ma ktoś czy nie?
Pan otrzyma adwokata. Adwokat już jedzie. Czy zrozumiano? Super. Macie jakieś jedzenie lub picie? Jason? Masz jedzenie lub picie? Dobra, poczekajcie, muszę jechać po jedzenie i picie, bo zaraz pierdolne. A mogłem sobie jedzenie i picie wcześniej ogarnąć. Głupi Karol, głupi Karol. Jesteś w ogóle? Nie wiem, bo tak cicho. Nic nie ten. O, szefie! Czy będzie szansa po ogarnięciu aresztowanego i po ogarnięciu jedzenia, żeby z szefem szybko coś przedyskutować? Chodzi o zmianę odznaki na 360. Jako, że w sercie. Dobra, super, dziękuję bardzo. Kurde, coś czuję, że Biku oleje temat i nie wyślę tego ogłoszenia. Nie ma. Na czym? Hej. Nie mam kasy. Nie, oni nie przyjmują przelewem. Dzień dobry. Dzień dobry. Poprosiłbym zestaw psiaka. Co oni odpierdalają? Dziękuję bardzo, do widzenia. Ty, jabłko z karmelem daje HP. Panowie, odchodzicie radiowozy już. Dobra, no to daję 5 sekund, zanim wezmę tutaj wsparcie. 5, 4, 3, 2, 1. 331, potrzebne 7,8 natychmiastowe na Bean Machine. Panowie, odchodzicie od radiowozu i to już. Opieracie się od radiowóz. Proszę odejść od radiowóz. Opierasz się od radiowóz. Jesteś w pozycji opierania. Odchodzicie od radiowozu i to już. Będzie potrzeba więcej wsparcia, bo tutaj jeden obywatel wyciągnął, wiesz, katalizator i tutaj obywatel nie chcieli wykonywać, wiesz. No co, no? Proszę bardzo, tam daje mózgi 330 drugie stopnia.
Z takiego powodu, z zagrożenia. Tutaj też obywatel zaczął ciąć i wyciągać katalizator. A w ogóle tamtego obywatela trzeba też zatrzymać. A, i kolejny ma baseball, to też do zatrzymania. Panie obywatelu! Panie obywatelu, gdzie pan odłożył ten sprzęt? No, katalizator. Proszę pana, pan nie utrudnia. To pan odda. Gdzie pan go odłożył? Nie czekam, tylko poproszę oddać. Pan odda. Pan po prostu odda i się rozejdziemy na swoje strony. Dziękuję. Mówiłem, że mi wyciął. Z takiego powodu, że aresztowany chciał jedzenie, musiałem szybko przyjechać po jedzenie i picie i oddać obywatelowi. Podjechać tu, wziąć jedzenie i odjechać. Ale obywatele odpierali się moje auto. Dziękuję bardzo. Dziękuję szefie za reakcję. Czysta 376 komenda Rockford Hills. Co kłamałem przy szefie? Aj tam jebać. Wow. Aj tam jebać. Nie wiem, nie będę czytał na razie. Nie wiem, wkurwiają mnie tacy ludzie, kurwa, takie podejście do RP, no super, super kurwa. Adwokat na celach. Czemu on pisze z numeru Madi? No co za pojeb. Jak ona ma? Madison Williams? Cześć, ja jestem poradzącym. 8 miesięcy, $500 za napaść. Czekaj, zobaczę. Nie może być, jako że jest poprzednio karany i to wielokrotnie, ja pierd... Przepraszam za słowa, o kur... No, wcześniej nie był grzeczny. Ale jak usłyszał funkcjonariusz, to był agresywny. No, a nie, ja... Czekaj, przedstawię ci sytuację, czekaj. Bo obywatel bardzo głośno rozmawia sobie przez telefon, co nie? Na komendzie. To ja poprosiłem go... no,
przez megafon krzyknąłem, żeby obywatel się troszeczkę uciszył. To on od razu morda tam. Na komisariacie pan tak mówi, okej. A potem jak wyszliśmy do niego i no, to sobie uciekł i powiedział, chwila, kurwa, nie mam czasu. To przepraszam, chwila, nie mam czasu. No i co? I wtedy wrócił się na komendę i wtedy od razu się do nas przyklejał, że coś tam chce. No wiesz, no takie trochę niemiłe to podejście. A, i czyli pan krzyczy do funkcjonariusza morda tam. Dobra, to panie adwokacie, nie chcę nic obniżyć tutaj obywateli, o, chcę, żeby tutaj był maksymalny wyrok wystawiony. Z takiego zachowania, jak pan nam okazał. Morda tam i chwila, nie mam czasu. A wtedy jak nagle jak pan przez... Ale pan może opanować swoje zachowanie. No. No, no pełny wyrok, 8 miesięcy, $500. No powiem tyle, on nie był zatrzymany na nic, a i tak takie zachowanie. No. Powiem panu tyle. Dobrze, ja rozumiem to, co pan zgłosił, co nie? I tutaj tylko między nami, naszym gronie. Ja rozumiem pana zgłoszenie i rozumiem, że pan chce, żebyśmy go aresztowali. Tylko niestety, jako policja, mamy teraz słowo przeciwko słowu, ponieważ nie mamy żadnych twardych dowodów, że to ten obywatel to zrobił. Aha, czyli pan mi mówi, że August tutaj, który stoi, ma nagranie z tego, jak pana napadł. No... No i niestety. Powiem panu tyle. Ze strony recepcji, tam gdzie pan stał, niestety nie ma. Jest dopiero na holu i jest dopiero tam w środku, gdzie funkcjonariusze mają dostęp tam w recepcji. Armas? Czy ja go wkręcam? Jak pan chce, mogę pana zakuć i mogę pana sam przetransportować tam i pokazać, że nie ma kamer. Ja powiem panu tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14 wyroków. To ja sądzę, że tutaj jeszcze bardziej nalegam na pełnym wyroku, ponieważ pan się jeszcze nie zresocjalizował. Ostatni wyrok, już od razu informuję, kiedy był. Dzisiaj, 2 godziny temu. Proszę bardzo. Doszliśmy. Nie, pan go nie otrzyma. W szafce więziennej, nie tutaj. Wysyłam następne ogłoszenie Akademii.
Tym razem gifa wyślę. Dektafon, proszę pana. No to w takim razie pan się skontaktuje z właścicielem i proszę oddać telefon. Bo jak nie, to ja tam wejdę i panu go zabiorę sam. Dziękuję bardzo. Dobrze, od razu pana informuję, że ma pan 72 godziny do odwołania się od wyroku w Departamencie Sprawiedliwości oraz ma pan prawo do zgłoszenia skargi na funkcjonariusza prowadzącego w tym ja Tom Daly, rzymski 337 drugiego stopnia. Dobrze, życzę udanej resocjalizacji, proszę pana. Ja nawet nie będę mu dodawał zarzutu za to, bo to jest po prostu śmieszne. Chłop się wkurza i tyle. Ja nie, ja tak nie jestem. Oho, Solde do mnie napisała. Wy planujecie zmianę odznak dla sertu? To takie smutne. A, okej. Okay. Gdzie jest zbrojownia? Kurwa, ja się zawsze mylę. Możesz go wy ten? Chodź. O kurwa! Solde myśli o dołączeniu do sertu! August, ale info teraz dostałem. O matko bosko. O matko bosko, zaraz ci powiem. Dzięki. Do widzenia. Dobra. A, nie chcę, bo nie chcę zmieniać oznaki. Kurwa. Solde mi napisała, że... myślała może o dołączeniu do sertu, ale to może. A no ale, że trzeba zmienić numer zaki, to nie chcę. Kurde, już myślałem. Dobra. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj razem, ponieważ chciałem przekazać pewną kwestię. Tak. Ta pewna kwestia jest dołączenia tutaj Andrus Harris do jednostki CERT. Oczywiście wiem, jaka jest sytuacja między wami. Wiem, jakie macie opinie między sobą i słyszałem obydwie strony. I też zrozumiałem, że wy obydwaj macie szacunek do siebie, co jest też najważniejsze i jest podstawa w naszej jednostce. Dlatego chciałbym was obydwóch zapytać, jako lider sertu i jako tutaj w przyszłości dołączający do sertu operator, jakie byście wy mieli, czy byście mieli kwestie do poruszenia, żeby to działało, żebyście się szanowali w tej jednostce, żebyście się słuchali i takie dalej. Bo powiem wam tyle. Jesteście obydwaj mega
mega dobrzy strzelcami, szczerze wam powiem. Jesteście bardzo dobrze doświadczeni w jednostce i rozumiecie, jakie są wymagania, żeby no, pracować w takiej jednostce specjalnej. Nie. Nie ma, chodzi o to, że już przegadaliście ze mną. Tylko teraz to chodzi między wami. August? To tyle! Serio! Co macie do siebie nawzajem? Macie co do siebie nawzajem? Wszystkie zażalenia, wszystko wylać po prostu i się dogadać! Dlaczego? Wieści dlaczego? Ja pierdolę, co my robimy? Niszczymy tą jednostkę. Okej. Teraz August, teraz twoje 5 minut. To nie jest istotne, to jest istotne to, co drugą część tu powiedział. August, chcesz dodać? Chcesz coś powiedzieć? Na pewno. Najbardziej mi zależy na tym, żebyście byli zgraną drużyną, a nie mieli później jakąś kosę między sobą. O. No. Ale do Augusta też tak? Dobra. Ja powiem od razu tyle. Ja nie chcę dla was źle. Wy wiecie, że ja chcę tylko dobrze. Też dla tej jednostki chcę dobrze. Chcę, żebyśmy byli wszyscy zgrani. Więc ja teraz sobie wykorzystam moje 5 minut i wam wyjaśnię szybką regułę dla obydwóch. Okej? Nie chcę, żebyście wzięli żadne obrazy z tego, tylko chcę, żeby ta jednostka działała. Dobra, Harris.
Jeżeli zauważę, usłyszę lub stanie się cokolwiek podczas służby, jak będziesz w tym sercie, lub podczas realizacji sertu i będzie jakakolwiek niesubordynacja, jakikolwiek brak szacunku lub cokolwiek, co może być negatywne dla naszej jednostki i dla lidera, to ja się nie zawaham do usunięcia bez jednostki. Tak jak mówię, nie chcę, żebyście wzięli z tego obrazy, tylko chcę, żebyście zrozumieli, że ja chcę też dla was dobrze. I dla tej jednostki. August. Jeżeli będzie jakakolwiek sytuacja, gdzie też będzie brak szacunku, gdzie może wyniknąć jakakolwiek kłótnia, gdzie ty jako lider, bo masz świecić przykładem, będzie jakakolwiek sytuacja, gdzie może ktoś być urażony, gdzie jakiekolwiek obgadywania, jakiekolwiek niemiłe słowa, brak szacunku do siebie, to ja też się nie zawaham napisać i też przemyśleć twoje stanowisko na liderze. I też powiedzieć ci, co sądzę. Chcę dla was dobrze i chcę, żebyśmy działali razem. Mi zależy na tym, żebyście obydwaj byli w tym sercie. Szczerze wam powiem i nie wiem, możecie zachować między sobą, możecie innym mówić. Sądzę, że jesteście jedynymi, których najbardziej chcę w sercie. Dlaczego? Przez wasze doświadczenie, przez wasze działanie i przez wasze zaangażowanie w służbie. Wy się nie poddajecie jak reszta. Jak wam coś się nie uda, to wy kurwa zapierdalacie dalej. Zrozumiano wszystko? Wszystko. No, gicio? No to co? Zostawiam ostateczną decyzję dla was. Haris, czy chcesz być w sercie, czy nie? August, czy chciałbyś widzieć Harisa w sercie? Kurwa, i to było takie ciężkie? A nic, nic. Ja się zarąbiście teraz czuję. Ale jak szef będzie, to mi powiecie, okej? No nie wiem, tańczy im na komendzie, kurwa. To co? Jakiś patrolik? Taylor poszedł. To leć na śniadanie. To leć na śniadanie. Hollo? Hallo? August, a ty jedziesz na mechanika, czy jak? Już ci mówię. 11, niestety na helkę jeszcze niewystarczająco. Już liczę 5 minut, czekam. Napisać do Jake'a odnośnie tego, czy możemy przyjmować z LSSD? Z Augustem? Nie, nie rozmawialiśmy, nie. Tylko, że go nie ma. Ja... Bo ja bym już Harisa teraz, wiesz, dał na tę rolę sert, nie?
Dobra, napisz do tego Jake. A ty cię tam prawiasz? A, dobra. Poczekamy sobie na Augusta, jedziemy na Patrota. Aha, jest tylko 9 sadki. Ej, ty się chyba nie obraziłeś, co? Nie obrażasz się chyba, co? Git. Dobra, idź zjedz, idź, idź. O ty gnoju! Aha. Dobra, kamizelkę sobie wziąć. Ja pierdolę, co ja robię? Bo ja mam 300 amunicji przy sobie. Kurwa, i latam z tym na służbie. Dobra, pasuje. Napisał mi pytanie, jaki jest wasz pomysł na współpracę z nimi i jak chcecie, żeby to wyglądało? Jasne. Cześć, co tam, Madison? Ja? Gdzie ty? Bo ja jestem na garażu. Git, dobra, to czekam. Scoutem jedziemy, Steinerem, Torrensem, Falsterem. Albo inaczej, Natale, 1 do 4.
Matko Bożko, ale chotuwa. A, nie ma już. No. O kurde, to nie jest naprawione. Matka Boska, czy to pojedzie na naprawę? Dekaj auta, pok ej, podskacz. O kurwa. A, to jest ten taki, co ma VMAXa 140. Podskacz. Git. Dobra. Hejo! Co? Chloe, ty się dobrze czujesz? I nie myśl o takich rzeczach, jesteś zbyt młoda. Słyszę. Co? Ale że August starszy prześladuje taką młodą kobietę, ja pierdolę, dobra. Ile masz? Nie wiem. 100 000. Pięćset tysięcy.
700. I ty mówisz, że to mało. Stary, ja już ci mówię, ile ja mam. 90 koła. A, jasne. No już jestem na dwa. A zareagujesz na ten, na interwencję jeszcze? Jademy, sołdę, jademy, na spokojnie. Po co na Davis? Aha! Nasz używa jako transport. Widzisz, August? Widzisz? Nie musisz nas okłamywać w biały dzień. Weź to wyłącz, kobieto. No to idź to wyłącz, albo ścisz. To powiedz, żeby ogarnęła dupę, bo inaczej się tam przejdę. Ale to nie, musimy przestać, serio. Kurwa, August! Uspokój dupę. Teraz. Natychmiast. Powiem ci tyle. Miałem robić przemówienie, ale dużo się poprawiło w jednostce, więc już nie trzeba. Tak, za tobą. Proszę pana? Tak. Prosiłbym tutaj. Prosiłbym, żeby pan jechał dalej prosto, skręcił w prawo i zatrzymał się na poboczu. Weź interwencję, że mamy zatrzymanie drogowe. Wszystkie opony na jezdni. Dzień dobry, proszę pana. Z tej strony Tom Derymski, 332 stopnia. Poprosiłbym pana dokumenty tożsamości. No i dowód osobisty. No to taki będziemy mieć dodatkowy mandat, proszę pana. Zaraz pana poinformuję, pana SSN. Słucham? Dobra. No powiem panu tyle. Przejechał pan przez niepoprawny pas ruchu, brawurowo oraz przy znacznej prędkości. Jak to ma pan nieprzytomną osobę w bagażniku? Czemu w bagażniku, proszę pana? Pan jedzie na szpital już! Chłop myśli, że ja będę reagował na opis, że... No właśnie też mnie, kurwa, to dziwi. Kurwa, nie rozumiem. Siedem sześć.
Pamiętasz to, co... my jedziemy już tym, no, Torrensem. Pojazd cały czas kieruje się na południe, Los Santos Frei. Dosyć szybko i dosyć rozpędzone, więc będziemy musieli to nadrobić. Po prawej właśnie mija szpital kontynuuje na południe. Widziałeś go, gdzie pojechał? Brak wizji na pojazd z powodu znacznej prędkości, nie mieliśmy jak nadrobić. Ta, sorry. Natalia? A to ty na taki pomysł egzaminu w sercie z prowadzenia, co nie? Mają Grangera. Do południa aktualnie, no. Ale go głowa boli, no już mi zniknął. Dobra. No, to 8, 2, 4 i weźmy na main. Myślałem o takim czymś, żeby zrobić egzamin na Grangera, co nie? Ustawić jakąś traskę, ustawić znaki drogowe, ustawić pachołki. I muszą przejechać trasę w wyznaczonym czasie, co nie? Gdzie? No jak? No to już wiadomo. Co myślisz o takim egzaminie? No ale jak będą? No. Nie, byś musiał jeszcze sygnalizację dźwiękową i świetną ogarnąć. A to trochę kosztuje. Jest jeszcze kod piąty na getto? No to jedziemy na getto. Idziemy spuścić w pierdo. Pół godzinki temu już wysyłaliśmy ogłoszenie, wysyłamy jeszcze raz, czyli dopiero jak zniknie. Już prawie na końcówce, wiesz? Co w ogóle sądzisz o plakacie August? Patrz na networkera. Podoba ci się aż tak? Nic się teraz na mieście nie dzieje, co? Jest nas ilu? Sześciu! 3, 2, 1, zakończ ten reakcję, byś mogła.
Kit, kit. Ej, jak jest nas tak mało i nic nie ma do roboty, idziemy na zielsko? Zobaczyć, plantują? Gdzie bomba z implant, co? Aha, dobra. To na które jedziemy najpierw, na to przy elektrowni? Trzymaj się. O co ci chodzi? Przecież nie uderzyłem w żaden słup. Witam, nazywam się Sheriff Driver. Dobra, ogólnie August, mam jedno szybkie pytanie, bo też pomyślałem sobie nad egzaminem na kierowcę w sercie. Co nie? Czyli, jeżeli ktoś... Inaczej, słuchaj. Jeżeli ktoś by chce być kierowcą podczas działań na, jako sert, musi zdać egzamin na kierowcę, no i wtedy może prowadzić. No... To był tylko pomysł, nie, to nie, wiesz, jeszcze nic nie jest potwierdzone. Jest tam coś, widzisz? Auta nie widzę. Co? Huch? Nic nie ma. Słabo, słabo dzisiaj, Gustaw, słabo. No. O kurwa. Ty, to ile mamy teraz ludzi w sercie? Ty, ja, Jacob, Will, Lucas. To jest 6. Andrew i Webster na razie nie liczymy, bo jeszcze musimy dostać potwierdzenie o ten LSSD, nie? Na bagno. Miałem. Ale pamiętaj, jakie były kiedyś te wytyczne. Do patrolu było 12, nie? Kurwa, ile razy ty zdawałeś Mary na Mount Chiliad? Ile razy się no? Stary, ty miałeś 3 trzynastki w ciągu 5 minut. Nie obwijaj motory! Ja tylko raz chyba miałem 3, albo 2 razy miałem 13. Nie pamiętam już. Prawie, ale nie w 5 minut 3 trzynastki. Ja to myślałem, że coś mnie porąbi, że ty wiesz. Hmm.
Gdzie by było ten na bagnie? Tam gdzie jest ten znak, tak? Chuj! Ała! Żeś mnie źle poprowadził. To nie moja wina. Żeś mnie źle poprowadził. Na zdrówko. Nie pamiętasz, że Kyle i Jacob nam pomagali podczas tych? Ich się kurwa wyrąbali na dach i musieli dojechać? Ojej! Nie, bo myślałem, że nie zahamuje. O chuj. Dobra. Słyszałem, że trzeba Jana Hejsa. Naprawy. Nie mamy drzwi. No, słyszałem, że umiesz spawać. No, zauważyłem. O, tu jest, jest. No i jademy na hejs. Ty w jakich dniach będziesz na tej akademii? Czyli w niedzielę nie dasz rady? No myślimy. Co, Natalia? Od 14 do około 20, 19, 20 się chyba. Ała, pracować w sobotę. Kurwa, ile ty już godzin masz, mechaniku, stary? No i co? Kanistra nie chcę. Ty chcesz iść spać albo coś, August? Bo ty naprawdę. Żyjesz. Tak połowicznie. Chociaż coś dobrego? I co? O coś. Nie. Chociaż coś dobrego? Myślałem, że kolkę i malbraska. Dobra, okej. Okay. A malbraska? To dobrze, że ja nie palę, to nie wiem. A, hej, zamknięty jak zazwyczaj, chujowo.
August dostaliśmy zgodę na działanie z tym, z LSSD. Jest dany Webster na służbie? Nie chcę wiedzieć, nie mów, bo pewnie będziesz miał i tak za dużo. Dobra, trzeba jechać na mechanikę się naprawić. Albo dobra, jedziemy na Rockford Hills, bo pewnie nikogo nie będzie. Jak ty masz dwa reginy? Serio, rewery też wydają ten? Reginą? Co to ma być? A jest gubernator? To byś teraz to ogarnął może. Bo i tak nic się nie dzieje. Dobra, naprawiamy się. Ja się szybko zamyślam i lecimy dalej, git. Idę do toalety szybko. Chyba pierwszy raz w życiu się to wydarzyło w moim życiu. Pierwszy raz. Idę sobie na dół, żeby sobie wziąć piciu też. Tam rodzice sobie siedzą, oglądają coś i się zapytali, czy też chcę piwka. Chyba pierwszy raz. August! Ale chociażbyś różowym jeździł, a nie. A, no w sumie tak.
sumie. Ja też muszę zobaczyć, jak to jeździ. Jakiś srebrny. Okej, to jest fajne. A ten cross? Czy ja twój schowałem? To się nie będziesz bawił. Ten cross jest fajny. Dobra, jedziemy w patrol. Dobra. August. Twoim teraz jedziemy. Tylko zmień. Ja zaraz zmienię na ten. Offroad i 369. Adam Offroad 369, Satu 6. O co chodzi? No. A w ogóle, dlaczego ty masz simkę Madison? Właśnie zapytałem. Poproszę odpowiedź. To dzwonię do ciebie. Nie ma jej. Mamy czerwony tracker. Miropak, co? Jeszcze raz? Alamofo 36976 na czerwony tracker. A ogólnie tak twoja opinia, co nie? Ciężko jest zdać ASKU? Panie, jak pan jeździ? Ja nie chciał, ja nie wiedział. Arma 469, rozpoczynamy 80 za czerwonym trackerem. Pojazd to jest jakiś sportowy bez dachu. Przechodzimy na kanał 3 z pojazdem ścigającym. 3.
Scout ma giga przyspieszenie, co? Słucham cię. Tak, a to pytanie, no to Beno. A, bo to była kolejność. To tak, tak, to wszystko jest gicio. Aha. Ty dałeś chipa do tego? Dobra, nie chcę więcej. Natalia. Priorytetyzacja zadań, czekaj, jeszcze mówię. Bez takich. Panie, coś pan zrobił swoim pasem, kurczę. Jest tak. Utrata łączności, ranny funkcjonariusz, porwany funkcjonariusz. A nie, Natalia. Handel narkotykami jest nad dzwonkiem. A, na kodzie 5. A, no to git. Kod 013 bez strzały na getto dzwonek. No, git. Ojej, panie August. August, powiedz mi, co ty sądzisz o szkoleniu takim? O kurwa. Co ty myślisz o takim szkoleniu? Takim na początku, co nie? Bez żadnej broni, bez żadnych strzelanin, bez żadnych aresztowanych ani nic, co nie? Szkolenie. Wyznaczam im dany teren. W tym danym terenie mają do odnalezienia jakiś przedmiot. Co nie? I ich zadaniem jest znaleźć ten przedmiot jako drużyna. Ale oni będą myśleć, że oni sami mają to zrobić. No. No ogólnie, co ty o tym czymś takim sądzisz? Żeby zapoznali się bardziej w terenie. O. Czego? No niestety nie wiem, ale wyjaśnij. Dziesięć.
A co ty harcerzem jesteś? Serio, takie jest wymaganie to znać? Prawo tu. Jest za nami, za nami, za nami. W tej uliczce, w tej uliczce. No i mogi, tylko no. Weź to tutaj zrób. Kto nie grał? Nie wiem, czy ją utrzymamy. No właśnie. Dobra, wracaj, Armin. Będzie trzeba to przemyśleć, bo to dobry pomysł, tylko czy to zadziała. Armował 369, kod 4 do ostatniego czerwonego trackera, 8-2, status 6. I od razu 7-6 na zielonego trackera. Korekt. Nawet nie każe mu się zatrzymać, nie każe mu wysiąść z pojazdu, tylko bip, bip i jedzie. Co, wpierdol? Właściwie, wiesz, to ja bym zrobił tą integrację i tą zabawę na początku, co nie? Żeby się zapoznali, żeby wiesz, żeby się ale razem. Tylko pamiętaj, że wiesz, że co 15 minut ktoś przychodzi i sprząta ten cały teren. No. Al... No. Albo zrobić coś takiego, dać im tam jedną zagadkę, co nie?
I muszą dojść do tego miejsca, muszą zrobić zdjęcie i muszą nam podesłać. Dopiero jak nam podeślą, wysyłamy im przez SMS-a lub na mailu następną zagadkę. I następną, i następną. Albo... Albo... O kurwa. Albo zrobić tak. Wiesz, co nie znika po 15 minutach? Sprzęt policyjny. Więc robi coś. Nie, ale takie rzeczy. Ten, mi chodzi o pachołki, znaki drogowe, barierki. To patrz, to na każdym miejscu postawić pachołek. Jak zrobią zdjęcie pachołka oraz terenu wokół tego, to dopiero wtedy będą mieć na samą zagadkę. Dalej jedzie tutaj z zakonem. Aram Offroad 369, przejdziemy sobie na kanał 3 z zielonym trackerem. Jednostki udzielające wsparcia, zapraszam kanał 3. A co nie... A. Jest, już jesteś na trójce. A nie, to Drake McKinley. Aktualnie jedziemy w stronę Eclipse Towers, jak coś. Po lewej mamy Eclipse Towers, po prawej mamy dom Michaela i kontynuacja na wschód. Po lewej mamy Tequila Light, kontynuacja wschód. Aktualnie kierujemy się w stronę Pacyfika. Po lewej mijamy chińską restaurację. I kierujemy się cały czas w stronę Pacyfika. Po lewej Pacyfik, kontynuacja na wschód. Vinewood Boulevard aktualnie. Kierujemy się w stronę siedziby taksówek. Odbicie teraz na północ. Aktualnie Power Street. Idziemy w stronę znaku Vinewood. I odbicie teraz na zachód. Jesteśmy aktualnie uliczki za Pacyfikiem. Pojazd wjeżdża w parking i wyjeżdża ze strony wschodniej i odbija południe. Aktualnie Power Street. Wracamy w stronę Pacyfika. Na zachód. Po czym odbicie na południe. Jesteśmy przed tobą. Wziu i wziu. Czuję prędkość, czuję. No, co tam? Już patrzę. 60 minut. Jest to formularz czasowy. Po uruchomieniu nie można wstrzymać czasomierza. Nie martw się. Aplikacja form zapewnia przypomnienie w ostatniej chwili przed przesłaniem. Twoje odpowiedzi zostaną automatycznie przesłane po... A, to ten. Przed tobą 32 pytania, które sprawdzają twoją wiedzę z zakresu wiedzy omawianej podczas akademii na podstawie kompendium policyjnego. Na końcu znajdziesz pytanie o swoje dane osobowe. Podaj tam swoje imię, nazwisko oraz numer rozznaki przypisany do ciebie podczas akademii. Po rozpoczęciu egzaminu masz 60 minut na ukończenie go. Powodzenia. I mam rozpocząć, tak?
Jeszcze raz powiedz, co? Natalia? No. Lucas Taylor, co się popłakał, że jeszcze nie dostał rangi cert. No. Wysłał mi buźkę płaczącą, nie chcą mi dać rangi. Potem mi wysłał screena, że wiesz, on cały czas czeka na tą rangę, to napisał olewa HC albo kiwie. Dobra, to ja sobie rozpocznę ten. Poruszasz się samodzielnie pojazdem scout w patrolu. Zauważysz osobę okradającą bankomat. Gdy podjeżdżasz, osoba zaczyna uciekać przed tobą. Jak zgłosić zdarzenie na radiu? Rozwiń skrót PWC oraz podaj cztery obowiązki funkcjonariusza pełniącego go. Ma pan prawo, pani prawo do zachowania milczenia. Wszystko co do tej pory pan powie, może zostać wykorzystane przeciwko panu w sądzie lub na komendzie podczas przesłuchania. Macie prawo do adwokata, jeżeli takiego. No to co jest? Czemu spierdalają? Cześć, co ty dałaś? Karta podarunkowa YouTube. Co? Spoczko, smacznego. Siemano, o, gratuluję awansu. Można już się odłączyć, jesteś zajęty. O, gratuluję, gratuluję. Tutaj też awansik wleciał? Gratuluję, bardzo dobra robota, super.
Cześć w ogóle, Klaudia. No też bym chciał awansik, ale wiesz, ciężko trochę. Dobra, niech będzie na mnie, proszę bardzo, 303. Trzy, dziewięć, dziewięć, cztery. Dziękuję, Kleś. Hej, Kleś. Szybę trzeba wstawić. Pasi. Zarąbiście, na 100% zdam. Ej! Tak.
Natalia, proszę, przeczytaj to. Tak. Mam nadzieję, że 100% dostanę. Ale że zero. No? Ta, możemy wracać. Czekaj, stój, mam pomysł, stój, mam pomysł. Zajmij wsiąść. Jedziemy. Nic. Powiemy, że przecież nam przebiło oponę i kurwa, no halo. No, taką oponę nam pozwala jeździć? Najechaliśmy na jeża, wypadł mi z kieszeni. Klejs! No, wypadł mi jeż z kieszeni, wbił się w... No jeż, w kieszeni mam jeża. Przecież kolczatki tyle kosztują, że chuj. I nas tak wybiło, że zderzak przed nim zepsuło. No hej, jak ty naprawisz te... Chcę skargę złożyć. Kierownik źle naprawia radiowóz. Podstawnie czy bezpodstawnie? To zapraszam na komendę w celu zgłoszenia skargi. Ty, Klejsy się od razu ustawia przed zdjęciami z dupami. Żeby zawsze mieli jakieś zajęcie, mówisz? Dawaj. No i co myślisz o odpowiedziach, Natalia? A, dobra. Kurwa, August, naprawiaj ten radiowóz. Naprawiaj. Nie musisz wchodzić na służbę, tylko napraw. A ja sobie popatrzę. Jak to u ciebie, Klejs? Jaka część? A, wiem o co chodzi. Wiem. Ty, a da się tak ten? Tutaj w środku wymienić skrzynię biegów z tamtym? Ależ tylko pół! Czemu? No.
Tak, układałem. No. Tak, było rozrzucone, no. No co, no przecież jak ktoś dzwoni na komendzie, to jest najważniejsze, no to... Wiesz, dzwoni na komendzie jest najważniejsze. A jak są strzały na getcie, to mamy nie reagować, to najmniej najważniejsze. Mamy trackera zielonego na naszym terenie. Czemu? Na czym? Na czym udzielam wsparcia? A, to. Albo podnieś i opuść ręce. No. Tak jeździsz, że masakra. Ile zarabia w pół godziny? Matko Boska. August? Daj mi wysiąść. Kurwa. No. Dzień dobry. Pan co tutaj robi? Pan co stoi? Dobra. Okej. Nie ma problemu. Czemu mi nie zaliczysz pełnych 2 punktów? O! 81 za gościami, co robili w omanie mieszkania. Gdzie ty jesteś? Czemu nie zaliczysz mi 2 punktów? No, August, dawaj. Biegniemy. Jedziemy. Proszę pana! Stoi pan w miejscu! Stój! Stoisz w miejscu! Nie masz gdzie uciec! Blaine County Sheriff Office! Leżysz na ziemi! Na ziemi! Na ziemi! Odłóż ten telefon, bo dostaniesz taserem! Taser, taser, taser! Odłóż ten telefon, bo dostaniesz taserem! Zakuwaj, 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 zakuwaj! Drake McKinley. Bierzemy ci go na komendę, Davis, i chcesz się nim zająć? Jaką ma na imię, nazwisko? To pojazd nie należy do pana. No, ten pojazd przed mieszkaniami. To czemu pan próbował siąść? Uwaga, kurczatki! Otwórz, otwórz.
Widziałaś to? Gość sobie odchodzi z kajdankami, to chłop z pięści go napierdala. No, no żyje. Nie, nie, dziękuję. Nie. 309 zgłoś. Co się tam dzieje na rafinerii? Wysyłam ci LPW. Przejął, potrzebujesz 7-8? Natalia? A chociaż coś dobrze zaliczyłem? Chociaż zdałem egzamin? Serio? Jakim cudem? Matko Boska. Aj chuj. Matty Rose. Co ty robisz? To żeś się wysoko spierdolił, co? Trochę wysoko. Armas, uważaj, osoba niebezpieczna, prosiłbym zachować największą ostrożność. Tak. Co, przez jego chrapanie? A co dopiero jak nie śpi? Huch, co ty masz teraz taki głos? What? Przestań palić. Nie. Tak, a jak wzywamy IMS na akcję, gdzie jest 7 rannych, to tylko jednego przewożą. August, chodź, idziemy na narkotyki, nie jesteśmy już tu potrzebni. Co czujesz? Na Miro Parku coś można zobaczyć, co się tam dzieje. Się wjeżdża, się wjeżdża. No jebana, łapa, duża klata. Ja wiem, ja wiem. Ale wiesz, tak mi się skojarzyło i tak sobie zacząłem śpiewać. August, ogarnij się! Nie, widziałem, co ty zrobiłeś. August, ty naprawdę jesteś jakiś nienormalny dzisiaj. Się wjeżdża, się wjeżdża, się wjeżdża. Ja pierdolę. Dobrze, opana? No i super, a co tam porabiacie dzisiaj? Ty, dawaj August, dawaj, usiądziemy sobie, porozmawiamy, co jest z obywatelami, nie będziemy tak się, dawaj. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry. A nic, nic, tylko przyjechaliśmy tutaj, bo coś nas troszeczkę niepokoiło. Chciałbym was zapytać. Czy macie już dzielnicowego? No. Tak, na dzielnicowego chcieliśmy zrobić wybory i my chcieliśmy się zapytać, czy macie już jakiegoś faworyta, macie już jakiegoś wybranego? Ale Miles Morales jest karany, więc nie może być dzielnicowym. Ja, no to w takim razie, jeżeli nie wiecie, to ja wam tutaj przedstawiam August Distype jako wasz dzielnicowy. Jako dzielnicowego już. W sensie, no dobra, no kandydata, no pośród najlepszych, no dobra, kandydat. No przepraszam, ja już go nazywam już dzielnicowym, ponieważ jest najlepszy ze wszystkich. Młody! Jeszcze raz zobaczysz, że sprzedajesz narkotyki i cię sam zaresztuję. Nie, on tylko se stoi obok. Panowie, ale my nie jesteśmy korumpami. Młody, ja mam oczy dookoła głowy. Odbierz, bo matka dzwoni. Zareagujemy sobie na kod 6 August. Interwencja własna. August. Takie rzeczy poza służbą. Ale legalne ilości oczywiście. Bo cię wyniosę osobiście. W ogóle widzieliście ten? August od razu ciebie informuje, że nie ma. Zero. Nic nie ma takiego. Idziemy to teraz zrobić? O składanie fałszywych zeznań. Nie, że ty. O, bardzo dobrze pan powiedział. Dobra, ja sobie będę tu obserwował młodego, bo coś mi tutaj śmierdzi. No. Za każdym razem jak odchodzi, to już przestaje śmierdzić. Jak podchodzi, to śmierdzi. Coś mi nie podoba się. Kolega, jest pan znalazł? O, dzień dobry. Dzień dobry, miło pana poznać. Nie, dzielnicowy jest tutaj, pan różowy. To jest ogólnie kandydat. August? No. Mieliśmy nieszczęśliwy wypadek. Nie, bo je sprzątaliśmy sobie w bagażniku. Pokażę panu. Dobra,
Przepraszam, okłamałem was. Niestety prawda jest taka, że klimatyzacja nie działa i jest takie dzisiaj piekło. No. Niestety. Musimy się jakoś wietrzyć. Okna się nie chcą otworzyć, trzeba je wybić. No niestety, tak. No właśnie, no zgadza się. Gaz, hamulec, sprzęgło. No widzisz, i oni też wiedzą, że to jest P-word. Ale pszczółki ma. Nie mów. To są nasze gry. No, paintballa to my robimy w realu. Nie gramy sobie tym, tylko robimy w realu i robimy sobie takie te paintballe. Czemu mi o tym nigdy nie mówiłeś? Szkoda, że kasyno nie jest otwarte. August! Byś był łysy, jakbyś wyszedł z kasy na pierwszego dnia. Tak, i byś stracił wszystkie włosy przez wyszarpanie je. Też bym sobie poszedł do kasyna, niestety nie ma. Elegancko ubrane adidaski, no. A nie próbowaliście nigdy na, nie wiem, na stronce jakiejś? No. Fundów? Okej. Ale kosa to kosa. Idziemy? No dalej, no interwencje. No... Łamanie prawa. Niestety, ale obywatele ciągle łamią prawo i trzeba takich obywateli uspokajać i wsadzać na pakę. No to w takim razie... Na dzielnicowego pan się zgłosi do Departamentu Sprawiedliwości, a mamy tu jednego kandydata po mojej prawej. Dobra, dawaj, jedziemy. Trzymajcie się panowie i pani. Super. A jest pan niekarany? No i super. Dobra, mamy niebieski tracker. Szybko, niebieski tracker. Alarm OFO 369, reagujemy, niebieski tracker. Przechodzimy z niebieskim trackerem na kanał 2. Jak ty jeździsz, August?
August! Ty jesteś pijany? To jedno piwo ci nic nie dało, tylko teraz szalejesz. Czy ty mówisz, że alkohol na ciebie źle wpływa? Ojej, oj, no to chyba ja muszę prowadzić, co? Jeżeli cię movement zaburza, to nie jesteś zbyt dobrym sterowcem i nie umiesz chlać, to chyba też będzie trzeba ci oddawać do lidera. Nie ma czegoś takiego nigdzie. Gdzie niby? Mogli żeś. Panie obywatelu. Podnosimy rączki do góry. Po co panu to było? Dowodzik osobisty pan zarzuci. Ojej, oj, widzę, że pan tutaj już poprzednio już miał wyrok. I widzę, że pan ma. Pan dopiero ma miesiąc? Weź się zgaście trójki. Pan był urodzony 31.07.2023. Czyli ma pan dopiero miesiąc. Czyli pan jest jeszcze bobaskiem. Pan jest noworodkiem. Chciałbym powtórzyć. Tak, bo ja w tablecie. Ja wiem, bo ja mam pierdolnięte, bo to powinno być dzień do przodu. Nie wiem dlaczego, ale moje się tak, wiesz, zepsuło. No to w takim razie. Ej, można rozprawę sądową zrobić, że on robi tu fałszywe dokumenty. No ma pan datę urodzenia 01.08. Pan dopiero ma miesiąc. Gangsterzyć jeszcze. Dzień dobry. Chciałbym się zapytać, czy oczywiście z tej strony Tom Daly, Rzymski 303, sierżant drugiego stopnia w Blaine County Sheriff Office. Chciałbym się zapytać, czy wy macie dostęp do wglądu, dowody osobistych oraz danych personalnych obywateli w mieście? Takich typu data urodzenia tylko. Poprosiłbym sprawdzić SSN 7661. Tak, Pablo Toro. I poprosiłbym sprawdzić datę urodzenia obywatela. To ja bym chciał od razu poinformować. Obywatel został. Obywatel urodzony 1 września 2023. Przepraszam, sierpnia. Tak, obywatel ma miesiąc i już ma 5 wyroków. Jak to jest? Czy można teraz pana tutaj sądzić o tworzenie fałszywych dowodów? Nie, w Departamencie Sprawiedliwości tworzycie dowody. Tak, i obywatel ten stoi przede mną, wygląda mniej więcej na 21 lat.
I jest napisane, że jest urodzony 1 sierpnia tego roku. To co mamy z tym zrobić? Proszę pana, zna pan swoją prawdziwą datę urodzenia? Słucham. Czyli można tutaj panu wysłać na wyrok za fałszywy dokument. Dobrze, super. To tyle chciałem wiedzieć. Dziękuję bardzo. No, do widzenia. Ale pan tego nie zauważył i 5 wyroków pan już miał? Jeden to jest mandat. Nawet Skocik nie zauważył. No powiem panu tyle. Pan tutaj nieźle sobie narobił. Departament Sprawiedliwości pan musi się kierować. Dobrze. Pan teraz przetransportujemy na Departament Sprawiedliwości i pan sobie od razu wniosek zrobi o nowy dowód osobisty. O poprawną datę urodzenia. Bo jako noworodek pana nie będę aresztował. Zapraszam. Kod czwarty, powiedzmy main. Adam OV 369, kod czwarty do ostatniej 80 za zielonym trackerem. 76 Departament Sprawiedliwości. Dobra. I to jest ten FBI, nie? Tu. Tak, no. To zapraszam pana, pokażę panu co, gdzie pan powinien iść. A, tam jest przejście. Ale to jest. Dobra, zapraszam pana. To są cele, August. Ale nie powinniśmy tu wchodzić. A, August, przeszukaj go i wytrych mu zabierz. Noworodek nie może mieć wytrychu. Huch? Dzień dobry, to znowu ja. Czy jest pan może na Departamencie Sprawiedliwości? No mógłby pan, poprosiłbym. Oczekujemy tutaj. Dziękuję, do widzenia. Dobra, to sobie poczekam na urzędnika w takim razie. Czyli ma pan tak naprawdę, tak 25 lat, tak? Zgadza się? 27, 96. Okej. Okay. Noworodka pisze się razem. Do kogo dzwoniłem, jeśli mówię? Do Stefan Tureto.
Nie, wysłałem na śmiechawę Scott Williams, ale że tak noworodka, wysłałem nowy rok. Dzień dobry. Z tej strony Tom Deliumski, 363 stopnia. Jakbym można prosić urzędnika, żeby tutaj z panem Pablo, jak to było? Pablo Toro, SSN 7661, żeby wypisać wniosek o nowe dokumenty tożsamości oraz, oraz wniesienie poprawy o tam w departamencie. No i super. Dobra, to my tu was zostawiamy. No i jedziemy dalej. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ej, ale to źle czy to dobrze, że tak zmusiłem? Ale tak szczerze się pytam. August? Dobrze zrobiliśmy. Noworodka prawie aresztowaliśmy. Prawie aresztowałem. A, też mi się przydało coś napić. Jest Burger Shot? Jest Burger Shot? To jedziemy na kwadraciak. Ja nie chcę z tego. Ja nie chcę z Bean Machine. Jebać Bean Machine. Po tym, co się stało dzisiaj, jebać Bean Machine. No co, no opierałem mi się radiowóz, gość mi wycina katalizator. No i wtedy mówią, że oni przecież nic nie robią. O chuj. No, dawaj na stację. Ale na tą drugą chyba, nie tu, na tą drugą. No, za nami. Zakręć śmierci i tam przy starym postop. Nie ma? A to chuj, dobra, dawaj na mechanika. Tu jest mechanik po twojej lewej. Pojedziemy na mechanika i potem po jedzenie i picie. To pojedź najpierw po jedzenie i picie, a potem pojedziemy na hejs. Tylko nie na Bean Machine, bo jak pojedziesz na Bean Machine, to jest się przebiegnę na kwadraciak. Okej. Okay. A mi się chce, bo mi się nie chce bawić z tymi ludźmi, co tam i tam patologiem. Ała! Dzień dobry. U mnie znakomicie, a u pana jak? Rozumiem. Miłego. August, na szpital w tym momencie. Bo pierdolnęłem i zaraz padnę. Nie obudzi się jeszcze. A wy jesteście mentalnie też ten?
A coś tam gadacie mentalnie? A, no i git. Czekaj. Ała! Ała! Ała, moja głowa, pomocy! Może mi pan pomóc? Ten funkcjonariusz kurwa nie umie jeździć, ała! O Jezu! O matko! Jezu, nie widzę, ała! Zgadza się. O matko, ała! Dobra, kładę się. Zgadza się. Już uzupełnione. Dziękuję bardzo. Taki bluetooth z tej piątki, ale dobra. Tu jestem. Dziękuję bardzo za pomoc. Mam prośbę. Czy macie jakąś parę rąk, co możecie operacyjnie założyć? Oni żyją, czy? Nie, no właśnie chciałem zapytać, czy macie jakieś, może macie jakieś zbiorniku albo coś, żeby tutaj założyć, bo widocznie nie ma. O, przydałoby się. Pasuje. Omawiamy teraz, czy mają jakieś ręce dodatkowe w zbiorniku albo coś, żeby założyć operacyjnie Augustowi. Zgadza się. Tylko przydałoby się w żółto, tak jak nasz ten. O, super! Ty, August, patrz, dostałem awans. No? No z tym się akurat nie będę kłócił. W ogóle mam pytanie, jest ktoś z zarządu może teraz dostępny? Kogokolwiek. Nie, bo wiesz co, chodzi o to, że potrzebujemy jakieś ręce, jeżeli macie, i operacyjnie założyć tutaj funkcjonariuszowi. Ręce. Tak.
Ale te metalowe protezy... Ja bym im nie ufał. Nie da się to tak jak na czarnym markecie, gdzie sprzedają te? Gdzie sprzedają te wszystkie... August, jaki znudzony. O której? Biku mi odpisał Natalia. Da radę, tylko zapominam i przypominam mi się zawsze koło 24. Nie mam, nie pytaj, ja nie wiem. Wiesz, co jest pojebane, Natalia? Funkcjonariusz musi podejść do sierżanta, żeby otrzymać rekomendację. Nie, 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 nie przed kolbusem. Nie, nie, 25 minut, wytrzymaj. No, więc 25 minut. Co? August, jedź napraw. Tak, nie operacja rąk, tylko operacja mózgu. Się przyda. Nowe opony mózgowe wsadzić. No. Którego? A, Excel, dobra. I jak się ma nazywać? Co? To ja ci od razu zrobię to na maila, dobra? Proszę. Żyję, tylko musiałem coś ogarnąć, no. Ty napisałeś na rekrutacji? Nie, musiałem tylko X-a dać pod jego zgłoszeniem. Dobra, dzięki. Nie żartowałem. Nie, tylko FTS-i. Nie. 3994. Nikoś. A ty się nie obrażaj, bo ja żartuję. Dobra, git. Ale pamiętaj, że na ciebie będą większe wymagania. Bo jesteś lepszy. Ale i tak nie przebijesz wynik mojej narzeczonej. Git. Ale mi chodzi o wynik egzaminu, jak już przejdzie. Już się likuję. Słuchaj, słuchasz uważnie? Nie,
Żadna informacja nie wypłynie, nie jestem korumpem. Przepraszam bardzo, ja ci wszystko powiedziałem o ser... To było dobre. Sergio, ale te drzwi trochę nie w tą stronę. Ej, pospawał, kurwa, udało mu się. Matko bosko. A wy nie możecie umyć. No właśnie, u was na myjni, no? No to poprosiłbym tutaj umyć. Ja wiem, gdzie jest myjnia, ale weź mi umyj. Weź, wypłucuj. Proszę! Proszę! Ale ja nie mam kasy. August, mamy za darmo minie, dawaj szybko. Git. August! Szybko, mamy za darmo minie, musimy tylko powiedzieć, że Sergio powiedział, że na niego będzie koszt. I weź ten. Weź wysiądź i podskocz. Git. Bardziej ruchoma Augustowa. Ała. Nicholas Clyde? Dobra, już się mówię. O, żeby on się dostał, nie będę dawać żadnej informacji. No, August, serio, ja tak nie jestem. Ja nie mogę wydawać informacji ludziom, którym nie mogę. Nie, nie możemy. No nie, jeszcze nie. Był, nie, był, ale on nie mógł, bo nie miał tam czasu, coś takiego. I znowu będzie trzeba jechać, naprawić. August, weź ty się opanuj. Dobra, idziemy umyć auto, wymieniamy się i ja jadę. Matko bosko, uspokój się, zwolnij! Proszę pana. Proszę pana, to chyba pan chce powiedzieć, że policja jest na stabilnym poziomie. Bo to jest szeryf i mamy piasek w hamulcach. Niestety nie dajemy rady hamować. Dobra, August, weź jedź umyć to auto, bo nie dam rady zaraz. August, daj $300. Tak. Ej! No pan.
No proszę pana, to pan był taki rozpędzony. No i gdzie pan odjeżdża? Gdzie pan odjeżdża? Halo? Halo? Odszkodowanie! No, no proszę bardzo, oddaję, proszę. Proszę, ma pan. Nie przekupstwo od obywatela, tylko odszkodowanie. Nie, nie może. Nipples. No on jest 1 do 1 jak Will. Tak, to jest Will jak coś, no. Dobra, jademy. Do widzenia. Tak, tak, jak najbardziej, zgadza się. Dokładnie, do widzenia. No. Zwolnij, kur... August! Ta, no. Dzień dobry. Ogólnie Sergi opowiedział z Hejza, żeby do niego zadzwonić, bo on opłaca naszą myję. Ale pan nie musi, na spokojnie, pan sobie tam pieniążki oszczędza. Wiesz, jak będę na kodzie 8 tam OOC, to ogólnie to ja ci po prostu rozpiszę, o czym tam rozmawiamy, ok? Albo mogę ci streamka zrobić na YouTubie. Który? Do kogo celowali z broni? 481, ty masz teraz pościg za tym pojazdem? Przyjął, to tworzy interwencję i już idziemy. Przejdźmy kanał 2. To kończą już na mycie radiowóz C76. Macie już interwencję stworzoną, weź się zareagujcie. No August, weź się. Ten, SGOC, 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 SGOC. Przejeżdżę na Frigid, więc możesz od tutaj jeść prosto. I w prawo, jak będzie na GPS-ie. Tu od razu w prawo przez most. ETA 15 sekund. Tu w prawo, kurwa, August. Dobra, wyjrzyj tu, wyjrzyj tu, wyjrzyj tu. Daj mi wysiąść. Gdzie kobieta? Stoi, stoi, stoi! Stoisz w miejscu!
Odjeżdżaj, odjeżdżaj, odjeżdżaj. A gdzie ty teraz jesteś z tym chłopem? Stój! Stój, nie masz gdzie uciec! Stój, celuję, jestem przed tobą i celuję do ciebie, no kurwa! Celuję do ciebie przed tobą! Zakuwam cię, lewa, prawa. Przetransportujemy ci go na komendę, tak? Z tej strony Tom Dejlimski 332 stopnie jest pan aresztowany z powodu ucieczki przed SPD-a oraz kradzież pojazdu. Tak, dzielnicowe, tak. Czy zna pan swoje prawa? To jeszcze dla przypomnienia, ma pan prawo... Ma pan prawo do zachowania milczenia, wszystko co pan od tej pory powie może zostać użyte przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do adwokata i do jego obecności podczas przesłuchania. Jeżeli pan nie stać dla prawnika, obsługuje cię obrońcy z urzędu. Oczekuję, że otworzysz. Czy zrozumie pan swoje prawa? Dawaj na komendę day, na szpital najpierw. My pojedziemy na szpital najpierw, jestem aresztowany, ponieważ mówi, że jest nadmuchnięcie. August, opanuj się. Tak, 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 wiem, no. Jak se pan maskę zdjął, jak pan jest zakuty do tyłu? Tutaj pan przyniosę przez windę. Ten August musi się opanować. Weź lekarza jakiegoś, proszę. August! Weź lekarza, proszę. Odkuję tutaj panu prawą rękę, lewą rękę przykuwam od razu do łóżka i może pan się położyć. Tak. Dobra, jest pan gotowy na transport? To w takim razie odkuwam tutaj od strony łóżka i zakuwam pana lewa prawa. Ej, stój! Co kurwa? Dobra, to się nie będę wypowiadał. Tak, i kod jego przejmuję. Pomogę panu wsiąść, główka niska. Słyszałaś to? A, dobra, nic. Jak jesteś kwóch żona, to nie będę mówił, nie. Zapraszam.
Nie wiem, August, nie wiem, nie wiem. Weź się go zapamiętać na cele. Trzysta trzy powrót main. 303 to z drugi do burzy. Hawkins? Mogę szybko z tą porozmawiać? Chodź. Powiedz ty mi... Czy nie byłbyś chętny... Może... Do sertu? Wiem. Wiem, że jesteś w DTU. Nie chciałbyś do sertu? LSSD i szeryf. No dobra. Bo przydałby się taki giga chat. Ile co? Nie, nie robiłem. No. Dobra, dawaj. Tak, zapytam się, no. Hawkins, Hawkins. Czy chciałbyś sprawdzić i sobie tam... czy chciałbyś sprawdzić wszystkie pytania i ogólny egzamin z Akademii, który przygotowany jest? Co? W Formsach. Jak? To znaczy? Nie rozumiem, o co ci chodzi. No. I jak będą mogli ściągać? A gdzie się to gdzie się to ustawię, żeby tak było? A test portal. Kurwa. Aha, no to chuj. No to na forum tak po prostu zrobimy i zamkniemy kompendium na czas z tego. Ale na CES portalu masz tylko 15 osób, Natalia. Dobra, ale mniejsza, ale chcesz zobaczyć, jak to tam wygląda? W ogóle te pytania i tak dalej.
Jak oszukiwali?